Wizytę w miejscu niezwykłym Muzeum Gazownictwa w Paczkowie rozpoczęliśmy od porannej kawy. Niektórzy woleli herbatę, oczywiście w takim baniaczku podgrzewanym gazem. No a później pora na śniadanie. Prawdziwa maszyneczka do krojenia chleba z początku XX wieku. Na koniec coś, by się schłodzić. Prosto z lodówki oryginalnej, napędzanej gazem. Po śniadaniu wzięliśmy się do roboty. W tych piecach była temperatura ponad 1000 stopni po to, żeby wyprodukować gaz, a przy okazji koks. I tak oto wzięliśmy się do roboty, przy okazji dając dobrze do pieca. No a po tej ciężkiej pracy, która była wykonywana w maksymalnie ekstremalnych warunkach, pora się odświeżyć. Tutaj się gotuje pranie, a tutaj wanna prawdziwa, żeliwna, a nad nią piec z początku XX wieku, konstrukcji pewnego znanego profesora. Nie będę ruszał, bo jeszcze coś zepsuję. A, jeszcze jedno, gdyby ktoś chciał zadbać o swoje ubranie albo bieliznę, proszę pamiętać, że żelazko z węglem to wróg bielizny, wypala dziury, zostawia blizny. Taką oto reklamę można było przeczytać jeszcze przed wojną, wtedy, kiedy paliwo gazowe było bardzo mocno promowane. Takie też żelazka powstały, które były nagrzewane palnikiem podłączonym, a jakże, do gazu. To wszystko można zobaczyć w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, tam, gdzie byliśmy w miejscu niezwykłym, z Radiem Opole.